Ciao a tutti! Witajcie mangiare łewki! Słuchajcie, ja robię takie szybkie obiady. Dzisiaj zrobię skrzydełka zapiekane w piekarniku na ziemniakach. To jest naprawdę szybki obiad. Powiem Wam, jak to można zrobić. A tak w ogóle to serdecznie pozdrawiam moją grupę kulinarną w Kluczewie. Kluczewo jest koło Stargardu, jeżeli ktoś nie wie. Ja należę do tej grupy. Niestety nie możemy się spotykać, ale ja robię przepisy i dziewczyny robią te przepisy. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za te wspaniałe fartuszki, bo użyliście ten i jeszcze jeden mam w szafie. Dziękuję Wam za te fartuszki, a dzisiaj zapraszam Was na ten przepis. A w ogóle to wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam na mój kanał, który nazywa się właśnie Mandziare Łebki, a mandziare po włosku znaczy jeść. Ja gotuję po włosku dla męża Włocha, a teraz dzielę się przepisami z Tobą. To co, zabieramy się do przepisu. Dzisiaj przygotowuję skrzydełka z kurczaka zapiekane na ziemniakach i na papryce, czyli na warzywkach. No, jak to przygotowałam? Skrzydełka natarłam przyprawą złocistą do kurczaka, polałam olejem, wymasowałam, wstawiłam do lodówki na 2 godziny, żeby mi się to ładnie zamarynowało. Ziemniaczki, jak widzicie, pokroiłam na takie właśnie cienkie talarki. No i paprykę pokroiłam. Na brytwankę położyłam masło, roztarłam to. Ziemniaczki ułożyłam, pokroiłam jedną paprykę w takie małe właśnie kawałeczki, już Wam pokazuję, o takie. No i ziemniaki doprawiłam przyprawą do ziemniaków, położyłam świeży rozmaryn i teraz stawiam, przykryję to wszystko, zaraz zobaczycie. Powiem Wam, że teraz przykryłam folią aluminiową. No i wstawiam do piekarnika nagrzanego na 200 stopni, funkcja góra-dół, ale będę piekła w temperaturze 180 stopni. Ile minut, to zobaczycie później. A jeszcze jedno, ziemniaki też polałam olejem z oliwy. I oto skrzydełka, są przepyszne. Zapraszam do robienia tych skrzydełek. Wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału Mangiare Łewki, Kuchnia Włoska. Ciao a tutti!